Paweł Zatorski, nadal młody, ale już bardzo doświadczony zawodnik. Czy pamiętasz, w ilu edycjach Memoriału Wagnera zagrałeś? Nie mam zielonego pojęcia, w ilu edycjach Memoriału Wagnera zagrałem. Zawsze przyjeżdżam na ten turniej z wielką przyjemnością. Zawsze jest to ostatni sprawdzian przed wielkimi turniejami, jakie mamy okazję rozgrywać w każdym sezonie reprezentacyjnym. Także po raz kolejny z wielką frajdą na pewno wyjdziemy tutaj na tą piękną halę. Mam nadzieję, że się wypełni tradycyjnie i będzie to piękne widowisko. Czy masz jakieś swoje najpiękniejsze i może te najgorsze wspomnienia związane właśnie z Memoriałem Wagnera? Nie, przeważnie, tak jak powiedziałem, te turnieje docelowe są stricte po Memoriale Wagnera, dlatego główne wspomnienia zawsze pozostające w głowie dotyczą niestety albo istety tych najważniejszych turniejów. Tutaj tak naprawdę szykujemy się, próbujemy szlifować ostatnie elementy i myślę, że zawsze najpiękniejszym wspomnieniem związanym z tym turniejem jest to, że mimo że jest to turniej towarzyski, to trybuny są pełne, kibice nas dopingują, tak jakby to były Mistrzostwa Świata czy Igrzyska Olimpijskie i za to im bardzo dziękujemy. Atmosfera rzeczywiście zawsze jest fantastyczna, ale fantastyczna jest też obsada w tym roku. Była Argentyna, czyli brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich, Serbia, która zawsze jest bardzo mocną drużyną i Iran, no właśnie, wasz pierwszy rywal, z którymi mecze zawsze są bardzo gorące. Tak, stawka będzie bardzo mocna. Myślę, że tylko możemy się z tego powodu cieszyć. Będzie to najlepsze przygotowanie do Mistrzostw Świata z możliwych. Pamiętamy, że w tamtym roku graliśmy ze zdecydowanie słabszymi rywalami przed igrzyskami. Nie udało się ściągnąć mocniejszych zespołów, dlatego mam nadzieję, że poziom tych spotkań będzie zadowalający dla kibiców i przede wszystkim dla nas, dla trenerów, że będziemy się wspinać na nasze wyżyny możliwości. Z Iranem mieliście okazję już sprawdzić się w Lidze Narodów, więc jak ty byś tą drużynę opisał? Jaką drużyną jest Iran? Iran na początku Ligi Narodów, a na końcu to dwa zupełnie inne zespoły. Oni pokazali, że bardzo urośli w siłę, zupełnie odmienili swoją grę, przede wszystkim jeśli chodzi o poziom taktyczny. Bardzo nas zaskoczyli w niektórych momentach, jeśli chodzi o taktykę. Jeśli właśnie zażarły im jakieś elementy taktyczne, to później nakręcali się i przeciwko takiemu zespołowi gra się bardzo, bardzo trudno, co pokazali już w wielu spotkaniach z mocnymi rywalami. Myślę, że możemy szykować się tradycyjnie na duże emocje. Jesteście na ostatniej prostej przygotowań do Mistrzostw Świata. Po meczu towarzyskim z Ukrainą wszyscy mówiliście zgodnie, że jesteście bardzo zmęczeni, można powiedzieć wręcz zagruzowani tymi trudnymi treningami i dużymi obciążeniami, jakie serwuje wam sztab szkoleniowy. Czy teraz już powolutku łapiecie delikatną świeżość, czy jeszcze troszeczkę trudno jest odrywać się od ziemi i szybko poruszać? Ja tego nie mówię. Żartuję. Na pewno wykonaliśmy bardzo, bardzo ciężką pracę w Spale. Mocno przepracowaliśmy ten okres, który mieliśmy po Lidze Narodów. Ale też bym nie mówił tutaj na wyrost, że zostaliśmy zajechani. Myślę, że nasz sztab starał się znaleźć balans w trakcie tych przygotowań. Bardzo dużo czasu mogliśmy poświęcić na treningi siatkarskie. Dużo czasu również spędziliśmy na siłowni. Także myślę, że był to bardzo cenny czas. My lubimy naprawdę jechać w tamto miejsce i z dużym spokojem możemy potrenować. Mamy wszystkie możliwe tak naprawdę środki do tego, żeby jak najlepiej trenować i jak najwięcej czasu spędzić na hali, na siłowni. Także uważam ten czas za bardzo cenny. No dobrze, to ostatnie pytanie. Memoriał Wagnera, nadal pole treningowe czy cel zwycięstwo w całym turnieju? Zdecydowanie cel skupić się na naszej grze, żeby z każdym meczem ewoluowała w dobrym kierunku.